Sezon zachorowalności na różnego rodzaju infekcje w pełni. W województwie śląskim na podstawie testów diagnozuje się 500 przypadków grypy dziennie. Tylko w ciągu tygodnia już na podstawie diagnoz z wizyt w przychodniach odnotowywanych jest aż 100 tysięcy zakażeń górnych dróg oddechowych. Szczególnie niebezpieczne w powikłaniach są wirusy grypy, RSV i wciąż SARS-CoV-2. Fatima Orlińska. Zmutowane wirusy atakują ze zdwojoną siłą. Specjaliści przyznają, że niepodważalnie znajdujemy się w szczycie wirusowych zakażeń dróg oddechowych. Najbardziej dotkliwe w tym okresie są wirusy grypy, szczególnie typu A, RSV i wciąż SARS-CoV-2. Każdy z nich objawia się w podobny sposób. Każda infekcja grypowa jest niebezpieczna. Ona wymaga od przeleczenia, odleżenia, bo daje powikłania. Daje powikłania wielonarządowe, prawda, i dlatego musi być intensywnie leczona. Z reguły każda infekcja wirusowa toruje drogę infekcji bakteryjnej. Pacjenci nie umierają na grypę, tylko umierają na powikłania grypy, prawda? Złamana odporność przez wirus stwarza idealne warunki do infekcji bakteryjnej, która jest wtedy bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla ludzi starszych czy z przewlekłymi chorobami. Bo to właśnie ta grupa osób najbardziej narażona jest na zakażenia górnych dróg oddechowych. Kolejną stanowią pacjenci najmłodsi, którzy z uwagi na niewykształcony w pełni układ odpornościowy w okresie wzmożonej zachorowalności szczególnie zagrożeni są zakażeniami wirusem RSV. Ten powoduje, że na dziecięce oddziały szpitalne trafia nawet kilkunastu pacjentów dziennie. To są z reguły dzieci małe, które wymagają tlenoterapii, stąd właśnie pobyt w szpitalu. Z kolei pacjenci z grypą to dzieci nieco starsze, u których przebieg choroby był na tyle trudny, że wymagały hospitalizacji. To są oczywiście tylko niektórzy, najbardziej chorzy pacjenci, którzy z racji schorzenia musieli być hospitalizowani. Znacznie więcej tych pacjentów trafia na szpitalny oddział ratunkowy. Tam po udzieleniu porady medycznej, po przekazaniu im zaleceń, wypisaniu recept, tacy pacjenci są kierowani do domu, no i tam wracają do zdrowia. Wojewódzki sanepid przypomina, by w czasie wzmożonej zachorowalności unikać dużych skupisk ludzi. Specjaliści podkreślają, że każdego roku pojawiają się nowe mutacje pozornie znanych medykom wirusów, które potrafią osłabić organizm nawet na kilka tygodni po przechorowaniu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i szczepienia. Te, jak podkreśla sanepid, nie chronią przed zakażeniem, jednak pozwalają uniknąć niebezpiecznych dla życia powikłań. W ujęciu tygodniowym to jest około 100 tysięcy zachorowań. 100 tysięcy zachorowań, ale oczywiście mówimy o wszystkich wirusach górnych dróg oddechowych. Nie tylko COVID, nie tylko grypa, nie tylko RSV, ale również rinowirusy, adenowirusy, wirusy paragrypy, niezidentyfikowane wirusy, które też bytują w środowisku. I to wszystko sprowadza się właśnie do tych infekcji górnych dróg oddechowych. Ale jeżeli chodzi o grypę, również tutaj obserwujemy szczyt i można powiedzieć, że średnia w województwie śląskim to jest około 500 dziennie zachorowań. Dlatego specjaliści zalecają stosowanie maseczek, dezynfekcję rąk i prowadzenie zdrowego trybu życia.